Jak wyglądała księdza droga powołania? Nie da się odłączyć takiej głębokiej tęsknoty, którą Pan Bóg wpisał w moje serce. Jestem trochę starszy już, wiek 56 lat, więc jest to znakiem zapytania, dlaczego tak późno. Wiadomo, że człowiek żyje i w życiu podejmuje decyzje. Moje decyzje nie były związane z powołaniem. Natomiast ta tęsknota odzywała się co jakiś czas z taką natężającą mocą. Mam swojego kierownika duchowego od bardzo wielu lat i to prowadzenie było tak niesamowicie cudowne, bym powiedział, które we właściwym momencie przygotowało mnie do podjęcia decyzji. I co było też niesamowite, że akurat w tym czasie otwarto seminarium 35+. To jedno z drugim się złączyło. Podjąłem decyzję, której nie żałuję, bo tęsknota się realizuje, tęsknota się otwiera i widzę coraz więcej rzeczy, czy też darów, które Pan Bóg daje. I to jest takim tematem otwartym. Trudno jest mi go w tej chwili zakończyć. Może tam przed ukończeniem swojego życia dodam coś więcej. Chcę zostać księdzem, ponieważ? Tak jak wspomniałem, ta tęsknota się wpisuje. Moje pragnienie jest służyć Bogu i ludziom i to w jaki sposób realizowałem w sposób świecki jeszcze i to było wielką moją radością. Kapłaństwo dołoży do tego coś, co jest tajemnicą, wielką tajemnicą bycia takim pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem i też dotyczy też sakramentów, które można ludziom ofiarować jako pośrednik Bożej łaski i Bożego miłosierdzia. I to jest piękne, dać ludziom jakąś nadzieję w imię Chrystusa. Czego ksiądz najbardziej obawia się w kapłaństwie? Myślę, że swoich słabości. Tak jak wspominam, pracuję nad sobą i dalej myślę, będę pracował. I myślę, że tylko tutaj jest pytanie. Człowiek, który podejmuje pracę nad sobą, musi ją też i dokończyć. Myślę, że też praca podjęta w trudzie będzie kontynuowana w kapłaństwie. Bo jak sami dobrze, doskonale wiemy, kapłaństwo nie zmieni człowieka. Zmienia go właśnie praca nad sobą. Daj Panie Boże dużo sił. W kapłaństwie chciałbym zająć się. Przede wszystkim czuję taką radość w pracy ze starszymi. Z chorymi, ze starszymi. I tutaj właśnie jakoś w sposób szczególny się znajduje. Niemniej jednak doświadczenie przez polecenia czy też biskupa, czy też mojego proboszcza do szkoły, do katechizacji z tych starszej młodzieży też mi to w jakiś sposób zaczęło odpowiadać. Lękałem się kiedyś, że ja taki w starszym wieku zacznę pracować jako katecheta. Niemniej jednak jest to z wielką radością. Nie powiem o owocach, bo owoce będą później. Natomiast to też widzę jakiś otwarty dla mnie kierunek, co przede wszystkim mam też w sercu wpisane grupy, czy też biblijną. Jako biblista się teraz wykształciłem, więc to na pewno. Też myślę o takich grupach młodzieży, a może nawet dorosłych, ale mężczyzn, których brakuje w tej chwili, jakoś zająć się tym tutaj kierunkiem. I dużo jeszcze innych pomysłów, ale myślę, że to, że Cię pokażę jeszcze. Eucharystia jest dla mnie, chcę ją sprawować, bo... Słowo tajemnica jest tutaj najbardziej adekwatne. Uczestniczenie w czymś, co jest niepojęte, a jednocześnie tak bliskie, tak nieprawdopodobnie przepojone miłością. I to czytam właśnie w kierunku miłości. Miłość Boga do mnie, miłość Boga do ludzi. I tu jest ta realizacja, że czuję się w tym miejscu jako osoba potrzebna, która zbierze te wszystkie potrzeby, doświadczenia ludzkie i przekaże to dalej temu Jezusowi, który dla nas oddał swoje życie, ale też zmartwychwstał. I to jest moja radość. Sakrament pokuty jest dla mnie. Chcę go sprawować, bo... Taka fajna, właściwie może powiem, rzeźba z taką dłonią Ojca, Boga Ojca, z takim małym dzieckiem. I tak to rozumiem, że będę takim przedłużonym ramieniem Boga Ojca, Jego miłosierdzia, Jego miłości, żeby dawać ludziom nadzieję. Nie ja, ale właśnie ten sakrament, ta łaska, ten dar Boga. Tak to rozumiem.